Dzień dobry, skarbie, to będzie wiadomość do Ciebie na teraz. Proszę bardzo, jaki piękny, jaki przystojny, jaki z wielkim sercem, z wielkimi mięśniami się tutaj pokazał nam król dla królowej. I następny. Słuchaj, ty, co, ty, co Ty robisz teraz? <ścoughs> co Ty robisz tym chłopakom? Koleżanko, jeden i drugi, bo to są dwie różne osoby. Jeden macie na oku, dlatego że chcecie kontrolować, i wcześniej miał nad tobą łapę, teraz już nie ma, a drugi się pojawia w twojej przestrzeni i to będzie absolutna miłość. Z jednym, to, z jednym to nie była miłość, z jednym to była wieczna potyczka, wieczne takie oglądanie się za siebie, wieczne studiowanie jego osoby, żeby móc się połączyć, a ten drugi to będzie. To będzie bezproblemowe, no i z tego wyjdzie wielkie uczucie, z tego wyjdzie wielkie połączenie. To jest ktoś, kto hmm, wydaje się bardzo popularny. Nie wydaje się, tylko jest bardzo popularny. Dużo rzeczy będziecie przegadywać odnośnie życia, bo oboje macie bardzo ciekawe życia. to miała być wiadomość do ciebie na teraz, a wychodzi tutaj o miłości cały czas. Ty się pięknie uzdrawiasz. O, teraz o tobie. Ty się pięknie uzdrawiasz. Robisz to z piękną gracją, robisz to prześlicznie. Jesteś dla nas wszystkim przykładem. I serdeczne gratulacje i serdeczne ukłony za to wszystko, co dla siebie robisz i jednocześnie dla nas tutaj ludzi na ziemi. I ważne jest, żeby wyciągnąć wnioski z relacji z gołodupcami energetycznymi, natomiast nie, nie ma takiej potrzeby, żebyśmy stawały się, stawali się cyniczne, cyniczni. Nie ma takiej potrzeby, żeby myśleć, och, miłość nie istnieje, och, te zakochane pary, och to, och tamto, och sram to, bo, bo te myśli przychodzą wtedy, kiedy ty myślisz, że to nie jest dla ciebie, tylko, że tak się gada, jeden to ma, tamta opowiada, jakieś banialuki. Kochanie, ty jesteś w takiej gnuśnej energii, tylko w momentach, kiedy, kiedy czujesz się taka samiusieńka, taka biedniusieńka, że nikogo nie ma wokół ciebie, to jest wielka iluzja, bo wokół nas są wszyscy i wszystko, jesteśmy na ciągłym widelcu i dwa, to jest po prostu niska wibracja, która z miłości i połączenia robi karykaturę. I to jest też nieuzdrowione, złamane serce dla niektórych, bo tak cię potraktował tamten. I jeśli ty chcesz do niego wrócić, szczególnie jeśli on nie daje znaku życia, to nadal jesteś na, jak to się mówi, jak ten pajac taki, yy, kukiełka, na sznureczkach dalej jesteś, wiesz? Bo ty masz się z tego złamanego serca uzdrowić, to twoje serce z tego wyjdzie i będziesz silniejsza, a nie czekać, żeby. Żeby on się odezwał, gdzie on to równa się problem, co dla niektórych. I ty wiesz, że ja do ciebie mówię. A jak nie mówię do ciebie, to nie do ciebie. No. Ciesz się, raduj się, bo tak się najłatwiej tworzy, tak się najlepiej tworzy, najkorzystniej się tak tworzy. Przyciąga swoją wymarzoną rzeczywistość, ciesząc się, ciesząc się. A tutaj jak nie wiesz, jak się boisz, jak się zastanawiasz. Czy, czy ty dosięgniesz tych swoich pragnień, czy ty dosięgniesz tego swojego spełnienia? Oczywiście, że tak, Skarbie. Oczywiście, że tak. Buśka, no!